Teraz z kolegą znajdujemy się na niewielkim wzgórzu we wsi Wielka Niedźwiadka. Niektórych, kto interesuje się dziejami kraju, oczywiście od razu poznają, co to za miejscowość. Po chwili czątki niegdyś wielkiego i rozległego dworu, który został wpisany do dziejów kraju jako miejsce urodzenia jednego z najbardziej znanych, najbardziej wybitnych jego synów Ignacego Domeiki. Odbyło się to w tej miejscowości 31 lipca 1802 roku. Ignacy Domeika urodził się w dość wielkiej i zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Jego ojciec był przedziesem sądu ziemskiego powiatu nowogródzkiego. Niestety zmarł ojciec Ignacego Domeiki w czasie, gdy ten był jeszcze bardzo małym dzieckiem i miał zaledwie 5 lat. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się do powiatu Lidzkiego, gdzie mieszkał stryj, który wziął na siebie opiekę nad małym dzieckiem, nad jego matką. Ignacy na początku uczył się w gimnazjum w Szczucinie, a później postąpił na studia do Wileńskiego Uniwersytetu, gdzie uczył się w ciągu 6 lat, od 1816 roku do 1822, na wydziale matematyczno-fizycznym. W owym okresie przystąpił do Towarzystwa Filomatów, wskutki czego po sprawie Filomatów i Filaretów został pod nadzór policyjny już po ukończeniu studiów i znajdował się pod tym nadzorem i był ograniczony w wyjeździe z powiatu Lidzkiego, gdzie posiadł przez długie lata. Ten okres Domeika przyświęcił głównie sprawom gospodarczym. Jego działalność wyznaczała wielkim poziomem rolnictwa, który prowadził w swoim majątności, ale już niestety nie tutaj, w miejscu rodzinnym, ale nieco dalej na północ, jak powiedziałem, w powiecie Lidzkim. Trwało to jednak do powstania listopadowego, w którym Ignacy Domeika wziął aktywny udział. Niestety, jak wszyscy my wiemy, skończyło się niepowodzeniem to powstanie. Ignacy Domeika wyegzekwował z kraju i już przez długie lata, prawie przez pół wieku, nie mógł tu powrócić. No i właśnie, Ignacy Domeika musiał wyemigrować z rodzinnych stron i udał się najpierw do, można powiedzieć, do Prus, do Saksonii, do tych ziem niemieckich, gdzie spotkał się z starymi, tak można powiedzieć, druhami, Adamem Mickiewiczem i Odyńcem. No i tam z pół roku znajdował się w Dreznie, póki władze carskie nie zmusiły go do emigracji dalszej, bo oczywiście, że rząd carski naciskał na rządy innych państw z tym, żeby nie przetrzymywali na swoim terenie uciekinierów w wyniku jakby klęski powstania listopadowego. Więc przebył jakiś czas w landach niemieckich, potem wyjechał do Francji. We Francji również został umieszczony w pewnej miejscowości, z której nie mógł wyjechać legalnie i tylko po jakimś czasie nielegalnie wyjechał do Paryża, ale ciekawie można to jakby zaznaczyć na marginesie, że w czym jakby różnica czasów dzisiejszych od tamtych jest widoczna, że w tamtych czasach osoba, która nielegalnie wyjechała na przykład do innego miasta, do stolicy Francji, mogła sobie spokojnie w tej stolicy przebywać, uczęszczać na studia, odwiedzać znajomych i nikt jej w zasadzie kontrolować nie mógł, a dzisiaj wiemy, że ta wszechobecna kontrola, oczywiście za pomocą gadżetów elektronicznych, jest bardzo, bardzo i bardzo skuteczna, o wiele bardziej skuteczna niż była w tamtych czasach. Ale to taka dygresja na marginesie. Przebywając w Paryżu, Ignacy Domeika
zgłębił swój warsztat mineralogia z takimi uprawnieniami inżyniera, udał się dalej do Chile. Znajdując się w Chile, badając skarby kordylierów, zrobił wiele takich odkryć lokalnych. Odkrył przynajmniej trzy gatunki minerałów. Jeden z nich nazwany jego imieniem, znaczy Domeikit. Pracując w Chile, Ignacy Domeiko również stał się w pewnym sensie symbolem paleontologów, bo także zaznaczył się, co nie jest takim faktem szeroko znanym, w nazwach na przykład starożytnych ryb czy gatunku dinozaurów, które nawet są nazywane dzisiaj domeikozaury. Także bardzo taka ciekawy wątek, który można byłoby moim zdaniem również przekształcić w pewien wątek biznesowy, bo na przykład jeśli by ktoś, wiadomo, że dzisiaj są takie zabawki na przykład różnych tam właśnie tych gatunków dinozaurów, jeśli by ktoś po prostu skorzystał z tego pomysłu i zaczął by promować mianowicie domeikozaura. Także to by wyglądało moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Działalność naukowa Ignacego Domeiki dla Chile trudno przecenić, bo jest on pierwszym rektorem Uniwersytetu w Santiago. Akurat Ignacy Domeiko zarządził również reformę edukacji w państwie chilijskim. Wychował sobie kilku następców w swojej własnej dziedzinie, wysyłając ich po pierwsze w postaci uczniów, mając ich w swoich pracach, w obrębie swoich prac w Kordylierach, a po drugie wysyłając te osoby również na studia dalsze do Paryża. Ignacy Domeiko oczywiście bardzo tęsknił za swoim krajem rodzinnym, skąd pochodził, i nawet miał pomysł powrotu do Litwy, ale tak się złożyło, że ten powrót stał się niemożliwy. W jakimś sensie przez pewien przypadek, bo dotarło do niego zaproszenie z Uniwersytetu Jagiellońskiego po pewnym czasie już pracy w Chile, z zaproszeniem na stale już przenieść się do Krakowa z tym, by wykładać na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oczywiście no to nie jest Litwa, ale to jest znacznie bliżej Litwy, to jest po prostu w obrębie pierwszej Rzeczypospolitej, w stolicy tejże Rzeczypospolitej. Ale nie mógł on w tamtym momencie odpowiedzieć na to zaproszenie pozytywnie, bo praktycznie parę miesięcy temu wziął ślub z rodowitą Chilijką Enriquetą de Sotomayor. I oczywiście już ten fakt, jakby założenie życia rodzinnego, początków tego życia rodzinnego w Chile, nie mógł nie wpłynąć na jego decyzje życiowe. I po tym wydarzeniu powrót do ziem ojczystych był praktycznie niemożliwy. Nie mogąc jednak wrócić do kraju, zorganizował sobie, można tak powiedzieć, takie pożegnanie z ojczyzną. Znaczy taki dłuższy przyjazd do ziem rodzinnych, tym bardziej, że jedna z jego córek wyszła za mąż za mieszkańca naszych ziem i powróciła jednak, znaczy powróciła w tym sensie, że ona nie mogła powrócić, bo nie urodziła się na Litwie, ale wróciła, można powiedzieć, do ziem ojczystych swego ojca jeszcze 10 lat przed jego tym wyjazdem pożegnalnym do ziem rodzinnych. I w latach 70. XIX wieku Ignacy Domeika jednak zdecydował się na to, że przyjedzie do Litwy. Przyjechał, zamieszkał przez jakiś czas w majątku Żyburtowszczyzna, gdzie akurat jego córka z zięciem się mieszkali, po prostu udzielili mu gościny. No i mógł odwiedzić oczywiście starych swoich znajomych, również Odyńca. Odznaczają kronikarze, że jego przejazd przez ziemię polskie wywoływał
poruszenie patriotyczne, nawet można powiedzieć w postaci manifestacji, tak, takich oczywiście lokalnych manifestacji, ale tym niemniej. I w taki sposób chciał on jednak znów zobaczyć swoją rodzimą Litwę. Ten wyjazd jednak nadwyrężał jego siły i praktycznie natychmiast po powrocie do Chile zmarł. W trakcie pobytu w Krakowie jego syn Herman Domejko, który akurat został wyświęcony na księdza, odprawił na Wawelu mszę świętą. Ignacy Domejko prawdopodobnie odwiedził, przyjeżdżając do Litwy, majątek swoich dziadów i znaczy swój rodzinny majątek, i śmierć Ignacego Domejki wywołała poruszenie ogólne w Chile. Rząd chilijski zorganizował pogrzeb z honorami państwowymi i to ma świadczyć akurat o znaczeniu świętej pamięci Ignacego Domejki dla tego kraju. Niestety tak się złożyło, że nie mógł on przysłużyć się w takim stopniu dla swojego rodzimego kraju, znaczy dla Litwy. No, dla Litwy i Polski, tak to można określić. No, taki jest los zazwyczaj emigrantów politycznych. Ten fligiel nie został wybudowany w okresie, w którym tu mieszkał świętej pamięci Ignacy Domejko. To jest późniejszy budynek, ale na szczęście teraz jest znów odnawiany, po pierwsze. A po drugie, jest pomysł organizacji tutaj Muzeum Ignacego Domejki. Takie pomysły ma przynajmniej aktualny właściciel, który tym budynkiem włada. Także mam nadzieję, że sprawy będą się toczyć w pozytywnym kierunku. Teraz już w końcu naszego opowiadania o życiu Ignacego Domejki zobaczymy to, co pozostało od dworu rodzinnego tu w Wielkiej Niedźwiadce. Niestety pozostało bardzo mało, zaledwie tylko ten jeden fligiel. Власні, коли ході о двор головним, то не притривав до нашого часу з плоном. А зараз прийдемо навколо, щоб побачити те місце, де нігдесь малим дітським гуляв Ігнацій Домейко. Як уже повідомились ми, дом мешкальний двору Домейков не притривав до нашого часу. Стояв він, власне, на тим самому місці, де зараз стоїмо ми. Можна побачити ніклі сляди від того давнього двору шляхетського. Ніхто пізніше покажемо, як то було.